No właśnie, a tutaj czeka coś, na co czekam ja z kolei bardzo, bardzo długo, czyli na zakup fajnej, twardej okoniówki, lekkiej. Bo jak wiecie, posiadam Blue Winda z Jacksona, bardzo dobra wędka, ale niestety przekonałem się w tym roku, niestety boleśnie również na zawodach, że kiedy okonie schodzą trochę niżej, są na większej głębokości, krótko mówiąc, ciężko mi było je przyciąć na tą wędkę. Była po prostu troszeczkę za miękka. Dlatego szukam czegoś twardszego, pewnego, szybszego, a jednocześnie czegoś, co będzie mi ogarniało przynęty od 3 do 5, 7 gramów, może i 10 gramów max. Tak jak Michał powiedział, będziemy szukać czegoś, co będzie delikatne, jednocześnie pozwoli mu na zacięcie okonia z większej głębokości. Szukamy wędki do jakichś 10 gramów wyrzutu. Słuchaj, ja sobie patrzyłem, znaczy zresztą ty mi też wspominałeś o tą SG2, bo SG2, jak wiecie, mam tą w wersji do 30 do 70 gramów, a wydaje mi się, że może być dobra ta taka do 10 Zobaczmy. gramów. Testa? Nie wiem, rzucę okiem. 3,14 to jest mocniejsza. Michał nawet ze sobą wziął kołowrotek, który miałby Tak, z tą wziąłem wędką kołowrotek, współpracować. Przyznam dokładnie. szczerze, że to jest dobra praktyka, bo jeżeli mamy już jakiś kręcioł, z którym chcielibyśmy, żeby jakaś wędka współpracowała, to jest czwórka. Do 4 gramów? No. Ty, ale ona wygląda, tak powiem ci, konkretnie, twardo, nie? No wiesz, ale tu musisz rozłożyć. Ja wiem, wiem. O, to jest do 8. Do 8? Ja na to widziałem, że jest taka opcja. Nie, sorry, 3,10. 3,10, no to testa, co? 2,21, no to będzie to. Dobra, pozwolę sobie to odłożyć. Teraz będziemy ją rozkładać, montować kołowrót, sprawdzać, jak to się wygina. Przeciągniemy też sobie pewnie plecionkę przez przelotki. Zobaczymy, jak ta wędka współpracuje. Pewnie Michał ją będzie trzymał i ja też. Zobaczymy, jak to działa. Dawaj. Dobra. Czekaj sekundę. Spoko. Dobra, sekunda. Poczekaj, ja już się tutaj pogadam, tylko sobie przekręcę kamerę, bo też trzymałem w łapach. Dobra, jest pierwsza sprawa. Już mi się podoba ten pierścionek. Taki Tutaj jest konkretny. uchwyt VSS, czyli taki jakby pakowany od góry pierścień zakręca. Pierwsze co? Sprawdźmy wyważenie. O, jest ok. Jest dobrze. Jest w tym miejscu, gdzie powinien być palec, się dobrze wyważa, nie? Tak jest, ale wiesz, też lekko się podnosi do góry. To też jest minimalny plus. Nie musi być idealnie równolegle, ale czuć, że to jest to. Trzymaj. Nie, wiesz co, nie przeplataj. Nie ma sensu. Co nie, ty? No super. Co ty, co ty? Zaraz zobaczymy, sobie pomachasz, ale zobaczymy też ugięcie. Bo chodzi o to, żeby zobaczyć, jak działa szczytówka już z plecionką. Tak jak mówiłem, to jest dobra praktyka, żeby ewentualnie wziąć ze sobą kołowrotek, który miałby pracować z daną wędką, bo i sprawdzimy, jak to wygląda. My tu mamy to szczęście, że mamy kołowrotek już z plecionką i zobaczymy, jak wygląda, że tak powiem, praca tej wędki. Tak na serio. Dobra, kołowrotek jest Shimano Massey 3000? Co ty, 2,5? 2,5 tysiąca, przepraszam. Dobra, zamknij gościa. Ok. Już zakochany? No dobra, weź już niżej. Zakochany, aż mi. A nie, poczekaj, poczekaj. Weź sobie ją, połóż, oprzyj o ramię, wędkę, dolnik. Tak? Nie, tak, jakbyś łowił. Podnieś troszeczkę do góry. Nie, napinaj. Trzymaj. Jak tam czucie? Dobrze. Tak? A weź lżej. Nie, no w ogóle. Czekaj, trzymaj. A teraz jeszcze zróbmy tak, połóż sobie kciuk albo któryś palec na blanku. Tu. No. Czekaj, nie napinaj, nie ruszaj, ja ją leciuteńko napnę. Jest ok? Czujesz drżenie? Już ci drży. Dobrze. No, mi nawet alfabet Morsa tam jakiś poemat napisać, czuć to świetnie. Kurczę, głupio mi, bo myślałem, że to będzie raczej wyglądać tak, że ja to obejrzę ze 3-4 kije. No wiesz, to jest pierwsza, którą będziemy oglądali. Ale już widzę, że to jest po prostu wędka SG2, którą mam, tylko w wersji lekkiej. Ona jest po prostu tak samo sztywna. A jednocześnie czuła. No. Ten uchwyt jest niemalże identyczny, bardzo wygodny. Ale już widać, że ma fajne ugięcie, widzisz, bo tak do 1/3 od góry się wygina, a cała reszta trzyma rybę. I pewnie jakby było coś większego, to też da radę. Do 10 gramów. Od ilu? Od 3. Czyli co? No tak. Główka dwójka, do tego 5 cm przynęta i masz te 3 gramy, także myślę, że będzie spoko. Co
Słuchajcie, ja ją odłożę na razie na bok, ale obejrzmy jeszcze ze dwie. Mogę też złapać sobie? Machnąć? Tak, oczywiście. Super. Odłożę ją sobie, ale jeszcze myślę ze dwie obejrzę, żeby mieć po prostu porównanie. Aha, przy palcu na blanku wszystko czuć, w rękojeści też. Aha, to jest to. To jest właśnie takie ugięcie, bo to teoretycznie jest ultralight, w praktyce to jest taki medfast, czyli średnio szybka wędka, no typowa podokonia, ale myślę, że jazie i klenie też byłyby jej, że tak powiem, do ogarnięcia na nią. No co, mamy jedną, odkładamy, szukamy następnej. Czekaj, tylko ten, tu poskładam rzeczy pod tytułem pokrowiec i w ogóle te wszystkie części, które tu były. Ale powiem ci, przyjemnie leży w ręku. Nie, no ja mi się podoba. To jest w ogóle, wiesz, nie zrozumcie mnie źle. Jackson Blue Wind to jest wędka dobra, ale naprawdę jak złapie się wędkę o ten jeden rząd większą, lepszą. Wyżej. O ten jeden rząd wyżej, trzymaj. Dokładnie leżącą, no to jest techniczna różnica. No dobra. O ile faktycznie ten Jackson mi się sprawdzał gdzieś tam łowie w brzegu, trochę z łódki na jakiejś płytszej wodzie na wiosnę, to mówię, teraz na jesień zacząłem zauważyć, że te głębsze okonie, jak biorą 7 metrów, to naprawdę muszę bardzo mocno przyciąć, żeby one dobrze się wcięły. A też ludziom to szczególnie jak się jedzie na zawody, bo czasem no wiadomo, nie? Gdzieś tam ta jedna ryba robi nam dym. Dlatego koniecznie potrzebuję tego czegoś innego, a tu jest tak jak się spodziewałem. Ten wędkę, która pracuje dokładnie jak moje SG2 od 30 do 70 gramów, czyli czuję podejrzewam, sprawdzimy na wodzie oczywiście, ale na tamtej wersji czuję doskonale patrząc na budżetu, gum i tak dalej. A dodatkowo jest na tyle sztywna, że wiem, że jak ją utnę, to ta ryba się po prostu zatnie. Ale tak jak mówię, sprawdźmy jeszcze z jedną z wędki, żeby nie było tak, żeby się psychologicznie nastawiłem, tylko nastawić gira. I Marek już widzę, coś tu trzyma. Kolejny, byś polecił następnego? Ja to znam, ja wiem, co favorite. To jest. Favorite. No to jest akurat Bluebird, czyli znana i ceniona okoniowa. To jest akurat wersja od 1 do 7 gram. Powiem ci szczerze, że... To tak się montuje te... No. Ja się zawsze zastanawiałem, jak to się montuje. Powiem ci, że uchwyty. Ta też ci się spodoba. Będzie troszeczkę delikatniejsza, ale... Myślę, że będzie też spoko, sobie ją machnę ze dwa razy. Tu już widać, też delikatniejsza troszeczkę jest. No to jest bardziej taka lejąca się, no. Nie wiem, czy chcesz poczekać powrotek. Bo tamto to jest tubular na pewno, nie? Tak jest, a tutaj wydaje mi się... Tak, tu jest wklejka, pewnie węglowa. Machnij ją sobie ze dwa razy. I co? Jest spoko, ale ja nie chcę wklejki. Dokładnie, dokładnie. Ja miałem wklejkę i to nie wiem, jakoś do mnie nie przemawiają. Znaczy, wklejki są spoko pod łowieniem na boczny trok, ewentualnie dropshot, kiedy te delikatne branka trzeba wyczuwać, kiedy ta ryba jakby wciąga tą przynętę na chwilę dłużej, a tubulary mimo wszystko pomagają właśnie, jak Michał wspomniał, przy zacinaniu ryb z większej głębokości, rzędu, ja wiem, 6, 7, 8 metrów, kiedy faktycznie trzeba lekką przynętę podać głębiej. No dobra, to tą sobie odłóżmy. Tak, właśnie to powinienem te warunki postawić od razu, że chcę tubular. Tu masz w ogóle, to jest, wydaje mi się, wędka do ilu? Do 1,5 grama? To jest tak, ultralight. Od 0,2. To jest jeszcze, to ma jeszcze inną nazwę, to nie jest ultralight, to jeszcze ma dalej, tam jest chyba, nie? X ultralight. No X. No. I tutaj, no to już jest operowanie jedną ręką, weź sobie złap, bo... No, złowienie uklejek na pół gramów. Znaczy, no, tutaj myślę, że ryba rzędu 15 cm i można walczyć z nią pół godziny. No, ale tak. Zabawa jest. Nie? Dobra, ale tak, mamy jedną wybraną, jest odłożona. Przejdźmy się do... O, właśnie, tutaj. Ja ci opowiadałem o tych wędkach. Całkiem zacne są według mnie. Tak, tak. Aha, no. Teraz tak. Teraz przenam się Skyward. One tu mają... Oznaczenia bodajże na ten, no to jest krótka. Poczekaj. Właśnie, bo długość też ma znaczenie. 3, a właśnie, 15. Ja chciałem coś, to by jednak te 2 metry trochę przekraczało. 7. 2,21. Optymalnie, no. No z brzegu też, że tak powiem, ogarnie ci co trzeba. To by było coś krótszego. No nie, to jest 3,5 grama karabus. Też bardzo fajne wędki pod ultralight. I mimo wszystko trochę więcej kosztujące, ale dające radę. Dobra, co my tu jeszcze możemy znaleźć ciekawego?
Tu z Okumy, Damidło, Mikado. Takie mam wrażenie, jakby dwójki na sterydach, nie? Mhm. Zresztą, jeżeli tak miało, zamierzał zrobić. Słuchaj, tutaj jeszcze mamy ten trochę w długościach i pewnie można by coś... Tu mam do 2-10 savage'a jakiegoś. Pokaż. Ciekawe, ale to jest 1,90. No, czy ja wiem. 28 za to do 12 gram, ale od 5 z kolei. Tu jeszcze znalazłem coś. Ziom, 2,13, 1-7. Co ty myślisz? No. Nie byłoby źle. 1-7. To ja znalazłem... To nawet mógł na wtedy małe przynęty programowe łowić. A jeszcze znalazłem coś, co chciałem ci pokazać już kiedyś. To wędka, która zbierała naprawdę dobre opinie. No ale dobra, rozłóż tą, ja rozłożę tą. Ja bym jeszcze lżejszego MP2. Zobaczymy. Dylemat. Dylemat. 1,7 to jest gramatura, taką bym powiedział graniczna, jaką bym chciał. Raczej nie widzę, żeby było na większe przynęty, na pewno ja mam 7 gramów. Ta już odpada, ma troszeczkę za długi dolnik, plus powiem ci, że ona brzmi dla mnie jak mocna okoniowa, lżejsza sandaczówka, teoretycznie do 12, ale machnąłem ją dwa razy, ja faktycznie byłbym za tym SG2. Ale z drugiej strony mam od 1-7, czyli mógłbym robić sobie, mogłoby mi robić za ultra lighta. Spokojnie, to jest ultra light formalnie. Ultra light game. I to jest 2,13, trochę krótka, ale... Co ty? 2,13 z brzegu dasz radę na łódce tak samo. 1,7. A więc mimo, iż wziąłbym tą wędkę bardzo chętnie, ale musiałbym wtedy do niej dołożyć lżejszy kolor. To jest... To jest dla mnie w tej chwili problem, bo nie chcesz tyle wydawać. No nie, normalnie stary, ale to pierwszy raz widzę w sumie, że rzeczywiście jak to wygląda, jak kołowrotek jest przesadzony. Kurczę. No ale 1,7, nie? Woźny ze swojej strony. Spoko, z tą też. Bezproblemowo. Znaczy wiesz, chodziłem z Blue Windem, który ma od bodajże 3 do 12, nie? Więc mm-hmm. I dawał radę, nie? Więc wydaje mi się, że 3 do 10 też będzie dobre. Coś tych klipów trochę teraz zwątpiłem. Dlaczego? Nie, no kurczę, no chyba wolałbym 1-7, nie? To jest takie, wiesz, ona jest tak samo sztywna, widzę. Podejrzewam, że będzie dobrze. A, dobra, bierzemy. Zdecydowałeś się? To znaczy z tych dwóch na pewno zdecydowałem się na 3-10. Natomiast jeszcze popatrzmy, nie? Bo może coś jeszcze znajdziemy. No tu mam coś, co mogłoby się spodobać, ale jest krótsze. Musiał też byś sobie ten kołowrotek przywiercić. No. To jest delfin. Ten uchwyt jak w Bixlicie. Mhm. No to jest też VSS, czyli ten... Nie, sorry, SKSS. To jest taki uchwyt otwarty. No wcale nie taki zły. Ja troszeczkę bardziej wolę inne. Też z czystszym blankiem. Zaraz zobaczymy, jak się współpracuje tutaj. Wędka z kołowrotkiem. Okay. Nie jest źle. Mykaj. A tam pokaż mi. I to jest za firma? To jest Delfin. Delfin. 2 do 10, 1,95 m. Też spokojnie. Szybka? No, bardzo szybka. O kurde, do tutaj... 2 do 10 to jest? Tak. Ale wiesz co, zróbmy jeszcze też taką akcję. Ty, dobra jest. No wiem. Ty, powiem ci, że teraz to faktycznie będę się zastanawiał.
No, jest szybka, ja lubię właśnie te szybkie wędki, bo to no, ja mam refleks. Wiesz, to nie chodzi o to, że przynęty nie poprowadzisz mniejszej, bo tutaj myślę, że 3 gramy już będzie widać, ale mówię ci. No jak one są 2 gramów, to tak. No wiesz, no 2 gramy główka, 3 centymetry, no 5 centymetrów przynęta powiedzmy, daj mi sekundkę. Mhm. Zaraz poogarniamy wszystko. Bo to też mi tak właśnie w łapie spoko. 1,95 m to wcale nie jest tak mało. A to jest 1,95 m. Mhm. Czyli to tak samo jak ta. To taka sandaczówka lekka. Kurczę. Co ty? No sztywna Indiana. Ale wiesz, jakby musiałbyś łowić sandacze po 15 cm. A właśnie chodzi mi o to, żebyś tutaj sobie poczuł. Tak się zdziwił. Mówisz? No, patrzę na ciebie coś krzywym, co ty gadasz. Po farmazony. Przygląda się jednym okiem. No ale też jest fajne. No dobra. W ogóle design for trout area. Tak, bo to jest już wędka for trout. Zamknij koło, tak? Okej. Okay. Robimy to samo, okej? Okay? Mhm. No, to dobra, poczekaj. Szczupaka. Poczekaj. Teraz nie, teraz lekko. Ale... Dobra, poczekaj. Mhm. Wiesz jaka jest różnica? Ona jest sztywniejsza, bo pstrągi potrafią też delikatnie wziąć i od razu musisz go, wiesz, wciąć bardzo szybko. Wierzę, że ona będzie lepiej wcinać ryby, ale mniej... Nie ma takiego czucia. Tak, nie ma takiego czucia chyba. Ona troszeczkę też myślę bardziej pod twarde przynęty, właśnie wahadłówki, jakieś inne wodorowate. Ale myślę, że to byłaby wędka warta uwagi jak za swoją cenę, bo to jest około 200 zł. Mhm. Fajny design, szybka i też widać, że progresywne ugięcie. No i przede wszystkim, słuchajcie, złote przelotki, no to jest najważniejsze, można je założyć na szyję na przykład. Tak jest, do złotego łańcucha i złotych zębów. Do złotego łańcucha i złotych zębów, dokładnie. No. No dobra, ale słuchaj, tutaj jeszcze może coś się znajdzie ciekawego. A nie, może... ale fajny kijek, fajny. Wiem, też mi się podoba. Jeszcze ze względu na cenę warto faktycznie uwagi. Jak ktoś szuka jakiegoś pstrągowego lub mocniejszego okoniowego, to całkiem ciekawa pozycja. Na koniec zrobię foty tych plakietek po prostu. Dobra, dziki pstrąg, czyli wild trout i też z delfina, 2,28, czyli oho, moja ulubiona długość, 7 stóp i 6 cali. W zakresie, że tak powiem, wagowym, który Michał sobie wymyślił. Ty, ale to jest tubular, czy to jest tak, tubular? Tak. Ale ona jest bardziej miękka. No tak, bo jest dłuższa. Aha, bo jest dłuższa. Weź sobie kołowrotek. Teoretycznie też jest pod pstrągi, tak przynajmniej się nazywa, wild trout. Ja lubię ten łupiec. Czyli dziki pstrąg. Ja go miałem przy Big Slicie i mi się spoko. Bardzo z nim współpracowało. Dobra, zobaczmy wyważenie najpierw. Jest okej? Okay. Nie, jest dobrze. Jak się sięga? Nie sięga za łokieć dolnik? Można troszeczkę wyżej złapać, bo ona tu nie ma tego ograniczenia. A jak tam po łokieć? Dolnik idealny, dobrze, po łokieć. Dobrze. Tak, także to jest dobrze. No i dobra, nie, spoko wygląda. Zróbmy to samo. No wiesz, wybór dobrej wędki, lepiej z mojego doświadczenia pochodzić, posprawdzać, pomachać, właśnie przeciągnąć sobie, jeżeli istnieje taka opcja, plecionkę z kołowrotkiem i tak dalej. To zrobimy jeszcze test wyczucia pracy przynęt i brań. Czy wiesz, z tego co widzę, delfin zdobywa rynek, bo oni robią bardzo dobre wędki, jeżeli chodzi o, że tak powiem, porównanie ceny do jakości. Nie są jakieś niezwykle drogie, a jednocześnie są bardzo dobrze wykonane. Jakbyś się przyjrzał, no nie ma, wiesz, nadlewek lakieru, żadnych takich głupot, przelotki. Jak się przyjrzysz, one są bardzo równo rozłożone po blanku, w odpowiednich, że tak powiem, miejscach, także oni, moim zdaniem, wiedzą co robią, a no zdobywają rzesze fanów, bo to są, powiedzmy sobie, z takiej średniej półki cenowej, całkiem przyjemne wędki, do tego spójrz na ten design, też jest taki troszeczkę bardziej, nie wiem, no nie idealnie tam korkowe rękojeści, ale bardziej futurystyczne. No a jak dla mnie też brzmi ta wędka całkiem ciekawie. No i znowu złote przelotki, akurat pod złoty łańcuch. To jest najważniejsze, do mojego dresu z trzema paskami. Tak jest, bez takich. Zamykaj. No dobra, teścik. Czekaj. Trzymam ją tak, jakbym miał. Wyżej troszeczkę? No tutaj. Mhm, dobra. Teraz tak, mocno. No, spoko. Dobra, delikatnie. Aha. No jest dobrze. Jest? No, jest dobrze. No teraz to się zaczynam zastanawiać.
A wiesz dlaczego 2,28? Bo to jest tam maksymalna długość na łódkę, a z brzegu... Nie, no mam 2,28 i no to jest super, nie? Z brzegu daje radę. Dobra, zamienimy się, bo ja też chciałbym ją wyczuć, bo powiem ci, że... Zacząłeś się zastanawiać też? Nie, zastanawiam. Chciałbym zobaczyć to samo, co ty. Wow. No. Już mi się podoba. Czekaj, teraz. Aha. Nie wiem, jak ty tam... Nie. Czekaj. O, no. Ja sobie położę palec, okej. No powiem ci, w samym dolniku czuć wszystko. Dobra, teraz spróbuj bardzo delikatnie. Nie, tylko tak pacnij, dosłownie. Aha. Czuć, nie? Po całym blanku czuć, co jest grane. Tak? Mhm. Uważasz, że tam? Tak, uważam, że jest spoko. I teraz, tak, zostawiam ci dylemat wyboru. Naprawdę. Znaczy, wiesz, 2,28 to jest wędka, która ogarnie ci łowienie z brzegu, ale jednocześnie na łodzi nie będzie za długa. A tutaj czuję, że wiesz, puch. Ona pokaże branie, ale też to jest ten med fast. No zobacz, niby szczytówka lata, ale zobacz, bo jedna ważna sprawa przy wędkach okoniowych. Często animuje się przynęty, czyli macha się tą wędką troszeczkę, czyli powiedzmy sobie, zwijamy, gdzieś tutaj coś robimy. Spójrz, jak szybko gaśnie szczytówka. Zobacz. Mm-hmm. Raz, dwa, trzy, cztery, no, bach. I już możesz zacinać, nie? Tak, raz, dwa, trzy, cztery, bach. Znaczy to trzeba przyznać, że w tym Blue Windzie, mimo jego, że tak powiem, taniości, to jest fajnie, nie? Ta szczytówka szybko gasła. Ja jeszcze sobie zrobię jedną rzecz, rozłożę sobie SG2, no bo teraz mamy taki dylemat, czy wybrać... Ty masz dylemat. Znaczy ja mam dylemat, czy wybrać wędkę, że tak powiem, z marki i modelu, no znanego powszechnie, wszędzie chyba... Pokaż mi ten dolnik. No, w sumie ta sama długość, nie? Zaczepu kołowrotka. Mhm. No, praktycznie to samo. Czy wybrać wędkę marki i modelu znaną po prostu absolutnie chyba na każdym bardziej popularnym filmie YouTube'owym, no, na którą wiele osób łowi, na którą sam łowię tylko w większej tej, czy wybrać coś mniej znanego, ale faktycznie, przepraszam, ciekawego. Ciebie ciekawego i w parametrach niemalże identycznego. Czekaj chwilę, ja sobie tak tylko chcę sobie sprawdzić właśnie jak ta szybko gaśnie. Ona podobnie. Podobnie, nie? Podobnie. A teraz ta. Dobra, jeszcze raz, bo teraz miałem to lepiej widać. To samo, tak naprawdę. Mogę no bo ta jest mówić? Krótsza, tak, nie? Tak, ta jest krótsza, dlatego, ale faktycznie... No nie, szybciej gaśnie. SG2. Mhm. Szybciej gaśnie. Słuchaj, wybór należy do ciebie, ale z drugiej strony, jeżeli nawet się zdecydujesz na SG2, moim zdaniem to też byłaby świetna wędka po delikatniejsze łowienie ochroni. 2,28, 1,18? Nie, 1,10, przepraszam. 1,10. Na oczy dostałem. 1,10, a półka cenowa, mam gdzieś cenę? Nie mam zielonego pięcia. No właśnie, teraz jeszcze. A gdzieś tu masz? Tutaj jest, tam. Tutaj ona jest tam koło 3,5-4 stóp, nie? Mhm. A tego delfina stąd wziąłeś? Tutaj mam pokrowie, chodź. To jest ona pokrowcu. Jak to jeszcze cenowo, no bo jeżeli mamy taki problem, ale tu cen nie mam. To jest bezcenna. No ale co, najlepsza. Jej poprzedniczki tam koło 200, nie? Mhm. Podejrzewam, że to może być podobnie. Teraz... Słuchaj, ja i tak bym ją wziął i zapytał się o cenę. No dobra. Żebyśmy chociaż wiedzieli, jak to wygląda. No dobra, to tak zróbmy. Okej, ale SD2 na pewno... Kurde, no powiem ci, że się zastanawiam, ale to jest duża różnica, że ona będzie koło 200, to tam ma prawie 4 kosztuje. I teraz tak ci powiem, to szybsze gaśnięcie wcale nie musi być idealnie lepsze, bo tak na serio, tutaj będziesz łowił główkami maksymalnie 6-7 gramów i ona pewnie to wytrzyma. Mniejsze też powinna dać radę, ale za tą, jak dla mnie, przemawia ta minimalnie dłuższa szczytuwa. Naprawdę. Ja to nagram. Test jeszcze z oddali, bo mam dylemat, więc... No nie, dobra, biorę ją. No. No, biorę ją. To nie jest to samo, co był. Trochę się przezbałem przez moment, ale ją biorę. No. No, bo to jest, po pierwsze, spróbujemy nowej firmy. Sam jestem ciekaw, jeszcze dokładniejszą recenzję zrobimy na temat tej wędki. Po drugie,
no co, SG2 zawsze można kupić. Tak. Nie? Wiem już coś o tych wędkach, bo mam SG2. Natomiast to jest naprawdę bardzo ciekawa kontrpropozycja o bardzo zbliżonych parametrach. Jak przed chwilą przetestowaliśmy, o bardzo podobnej pracy. Masz coś tam jeszcze zaczepiłeś? Dobra, jestem tylko jeszcze ciekaw ceny, ale wydaje mi się, że to i tak będzie tam gdzieś do dobre 100-150 zł taniej.